Hej, 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 witam Was serdecznie w kolejnym takim szybkim czytanku. No temat dosyć trudny, ciężki temat pod tytułem Czy on, ona Cię zdradza? Przede wszystkim, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby tutaj sprawdzać, to nie sprawdzajcie, kochani, bo to też, jeżeli są osoby takie, wiecie, bardzo zazdrosne, które tam partnera ciągle o coś podejrzewają, to lepiej, żeby tutaj no, nie było tej wody na młyn, no bo jeszcze, nie daj Boże, wiecie, coś tutaj się pokaże i będziecie jeszcze bardziej żyli w takim stanie, w takim przeświadczeniu, że coś się dzieje. To jest dla osób czytanie, które mają jakieś tam konkretne podejrzenia, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, no i po prostu chcą się dowiedzieć, no bo nie chcą być oszukiwane, no czasami w życiu zdarzają się takie sytuacje, ale bardzo Was proszę i apeluję o to, żebyście też podeszli do tego czytania z dystansem, jest ono ogólne, nie jest dla wszystkich, w sytuacjach wątpliwych, jeżeli rzeczywiście coś tutaj się pokaże takiego niepokojącego, no to bardzo Was proszę, żebyście się ewentualnie skontaktowali indywidualnie, zawsze możemy postawić rozkład indywidualny, sprawdzić. Zapraszam do składania zamówień prywatnych. Obecnie mamy promocję weekendową. Czytania roczne na rok 2022 też można sobie cały czas zamawiać. Będzie rytuał na pełnię księżyca 18 stycznia, więc serdecznie Was zapraszam. Wybierzcie sobie jedną z trzech opcyjek, 1, 2 bądź 3. Ta opcja, która najmocniej Was przyciągnęła w pierwszej chwili. I tutaj tak naprawdę bez jakichś tam zbędnych ceregieli, no po prostu będziemy czytać, sprawdzać. Pamiętajcie, że czytanie ogólne, takie na szybko robione, nie dla każdego. Jeżeli tu wyjdą jakieś złe rzeczy, to warto się zawsze upewnić. Trzeba mieć stuprocentową pewność. Opcja numer 1. Czy on, ona zdradza? Nie, tutaj ta osoba jest bardzo mocno do Was przywiązana. Jeżeli tworzycie związek, wspólny dom, to tu widać, że osoba jest, no może taka trochę niezależna, czasem sobie potrzebuje po prostu takiej odskoczni, czasem potrzebuje pobyć sama na przykład, bo w tej dziewiątce kielichów to widać. Nie wszystkie rozrywki musicie mieć wspólne, nie wszystkie rzeczy musicie wykonywać razem, ale ta osoba myślę, że jest Wam wierna, że tu jednak ona wraca do Was, do tego domu wspólnego czy do związku. No po prostu myślę, że osoba Was kocha i nie chce Was po prostu zdradzać, chce z Wami być. Natomiast no oczywiście, że każdy gdzieś tam potrzebuje takiego swojego poletka, takiej swojej odskoczni, ale nie ma tutaj w tym rozkładzie na pewno nic złego, nic niepokojącego. Opcja numer 2. Czy ta osoba zdradza? Nie. Ta osoba czuje się jakoś tam spełniona przy Was. Możecie mieć jakieś podejrzenia co do osoby, że Was zdradza, bo na przykład macie związek na odległość, albo ta osoba z kimś tam pisała sobie, wiecie jak to czasem jest, że przyłapujemy kogoś, na przykład partnera, partnerkę, że tam pisali, prowadzili konwersacje jakieś z jakąś inną osobą, no i nam się to nie podoba, więc już tam niuchamy, że może nas zdradza. Jeżeli nawet ta osoba z kimś pisała i to według Was było nielojalne wobec Was, Wam się to nie podobało i ta osoba to ukróciła na przykład, a Wy macie podejrzenia, że tam coś więcej było na rzeczy, to wydaje mi się, że nie. Że tutaj po prostu no, były to jakieś zwykłe tam konwersacje, nic więcej. Ta osoba czuje się przy Was spełniona, Was upatruje jako osobę taką dającą jej szczęście, jako swoją właśnie osobę, więc nie sądzę, żeby miała tutaj potrzebę Was w jakiś sposób zdradzać. Natomiast no, też mogą wynikać właśnie podejrzenia z tego, że na przykład jeżeli macie związek na odległość, nie widzicie się na co dzień, tam jest ten kontakt taki siłą rzeczy ograniczony, no to wiadomo, że człowiekowi różne rzeczy mogą chodzić po głowie, ale wydaje mi się, że tutaj nic takiego nie ma miejsca. No nie ma tutaj jakichś takich kart, które by wskazywały, że osoba ma nieczyste intencje, że coś by tam przed Wami ukrywała, czy robiła jakieś tam niedozwolone rzeczy. Opcja numer 3. Czy ta osoba zdradza? Oj, niestety, ale tutaj mam poważne podejrzenia, że tak. Siódemka monet. Jest pokazane, że osoba jakby dojrzewa dopiero, że ona jakby w tym momencie może nie jest odpowiednio właśnie dojrzała, aby taki poważny związek tworzyć, czyli może się zdarzyć, że tam gdzieś są jakieś jeszcze niepoważne myśli, jakieś dziwne zachowania. No jest karta księżyca, więc słuchajcie, księżyc zawsze nam pokazuje coś, co jest ukrywane.
ukrywane, tak? Czyli to są jakieś, może ta osoba Wam o czymś tam nie mówi, nie powiedziała, niekoniecznie jest to od razu zdrada, ale no są jakieś tam sytuacje niedopowiedzenia, ciemne sprawki, że ta osoba coś tam na boczku może sobie robić, a Wy na przykład o tym nie wiecie, więc tu by trzeba było też tą sytuację wyjaśnić, bo nie zawsze, nie w każdej sytuacji, no my tutaj pytaliśmy stricte, czy zdradza, karta księżyca mogłaby sugerować, że tak, natomiast tak jak powiedziałam na początku, każdą sytuację trzeba przeanalizować indywidualnie, sprawdzić, bo coś może partner, partnerka przed Wami ukrywać, niekoniecznie musi to być zdrada, natomiast no jakieś sekreciki tutaj się pokazują, co wynika po prostu z takiej niedojrzałości tej osoby na obecny moment, z takiego braku gotowości, żeby być osobą tak całkiem szczerą, poważną, w poważnym związku. Więc tu może o to chodzi, że ta osoba no jeszcze nie jest na takim etapie do końca. Więc tak to wygląda dla trójeczek. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.